Rozejrzyjcie się. Drewniane rzeźby, które widzicie wokół, stworzył Jan Wnęk. Są namacalnym dowodem, że ich autor naprawdę żył. Ale nie tylko dzięki rzeźbom pamiętamy o Janie Wnęku. W zbiorowej świadomości mieszkańców od Poryszowa ten zdolny cieśla i rzeźbiarz to przede wszystkim człowiek, który szybował ponad głowami swoich sąsiadów. W zielone świątki, podczas jarmarków i odpustów, na skrzydłach własnoręcznie skonstruowanej maszyny latającej unosił się z kościelnej wieży. W latach 30. XX wieku opisy licznych świadków tych wydarzeń zebrał etnograf, profesor Tadeusz Seweryn. Na tej podstawie w 1956 roku Zdzisław Szewczyk i Marta Gąsowska z Muzeum Etnograficznego w Krakowie wykonali model machiny Wnęka, zwanej przez niego samego lotami. Sceptycy twierdzą, że przy użyciu takiego aparatu powietrznego dokonanie opisywanych lotów jest mało prawdopodobne. Wnęk musiałby natrafić w dniach swych podniebnych podróży na wyjątkowo korzystne warunki atmosferyczne, wznoszące prądy termiczne oraz sprzyjające wiatry, a także posiadać olbrzymie doświadczenie w pilotażu. Załóżmy jednak, że gdzieś, kiedyś, całkiem niedaleko stąd, był taki czas, takie miejsce i taka przestrzeń, gdzie powietrze było dla Wnęka wyjątkowo łaskawe. Wtedy, gdy na odporoszowskich łąkach hula właściwy wiatr i można usłyszeć jego poświst. Thank you.